Jest artykuł. No dobra, no to co ciekawego? King widok z dążaby. 13, a faktycznie jest. Widzę tutaj. Zmieniono maze. Ty spory ten snapshot. Zmiany w ładunkach bryzy, przeprojektowano bedomen, dodano złowrogą butelkę. Co to? O! I moby mogą być w zbrojach. 6 nowych efektów mobów. Dodano zawieszone spawnery próby, zawieszony skarbiec, złowieszczy, przepraszam. Ja pierdzielę. Kobietę dodali! To jest najgorsze. Można. O! Jednak są męczanty do buzdyganu! Ja pierdzielę, jaki giga snapshot. Co jest? Mojang! Ja pierdzielę! No dobra, testujemy. Zajarałem się. Zajarałem się, kobieta. Nareszcie kobitki nam dodali. Co to za. Zobaczcie, moi drodzy, ten niebieski płomyk. Buzdygan jest zaenchantowany. Soul Flame. Znaczy tak, ale co on robi w tej strukturze bardziej? Z niebieskich pochodni. Ale tu nie ma niebieskiej pochodni. To dobrze. Mam znowu argument, żeby mnóstwo komnat próby odwiedzić, tym razem zaktualizowanych. Ha, ha, ha. Koniec farmy rajdów. O, to przed przejściem. Nie, już nie przejdę. Trudno. Wprowadzono trzy nowe zaklęcia, które są unikalne dla Buzdyganu. Kurde, nowe enchanty. Ja pierdzielę, nie zdążyłem z tym filmem, no. Z moimi pomysłami. Ciekawe, czy któryś z nich. Ja pierdzielę! Ale jaja, dawaj, dawaj, bo to dobry snapshot jest. Złowieszcze próby. Ale kurde, grubo poszli. Mojang, co jest, że taki grubiuśki snapshot? Przeanalizujemy sobie tę grafikę. Co tu jest ciekawego? Mam nadzieję, że ta butelka jest nowym przedmiotem jakimś fajnym. Widzę zaenchantowany buzdygan z dupy cząsteczka ognia niebieskiego. Okej. Tu strzały. Moby mają wzory na sobie, fajnie. Jest 13, pokaż. Mam nadzieję, że są to jakieś nowe przedmioty. Dobra, tutaj nie ma nic nowego. Ja wiem, że tu praktycznie raczej nie powinienem się spodziewać jakichś fajnych nowości. Może w funkcjach coś. Jezu, przez chwilę myślałem, że to jest to, ale to nie jest to. Dobra, raczej jak już, to tu może być nowy przedmiot. Albo nie, coś źle zrozumiałem, czyli raczej nie będzie nowych itemków, co? No szkoda, bo zawsze lubię nowe itemki. Dobra, to troszeczkę eufo... zbyt... A jednak, kurna, co tu jest? Co jest? Ale głupie, w sensie, nie wiem, bez sensu trochę. Ja pierniczę! Mojang, co wy tu świntuszycie? Jo! Jo! Jaki zajebisty klucz! Mojang, co wy tutaj? Brawo! Oby tak dalej, to może 6 na 10 wskoczy. Jo! To jakieś te nowe. Jo! Kurde! Jo! Brawo! Może i na 6 na 10 wskoczy, kto wie? Okej, to nie jest do tego. Ja pierdzielę. Kurde! Ze sensem to ta butelka po przeczytaniu changelogu. Później popatrzymy, spoko, najpierw się pojarajmy nowościami. To nie jest jakby nowy Vault Block. No właśnie. Czy nie ma nowego, nowy skarbiec, ale gdzie? Nie dali nam czegoś takiego. Jeden skarbiec jest tutaj. Jak najbardziej, dobra. Locate Structure Trail Chambers. Postaw zwykły Volt i na F3 sprawdź. Zaraz, spokojnie, jak na wojnie. O, jest! Kurde, co jest, że nam zapomnieli? Aha. Co to, kurna, się stanęło się? Panie, co mi to st... Co jest? O kurna, ale ta struktura się zmieniła. Czyli prawdopodobnie tym. Będziemy go zmieniali, podejrzewam, debugstickiem. A jest, dobra, ten, no. Ale dziwne, powinien być moim zdaniem taki osobny blok. See, debugstickiem zmienisz. Dobra, tak, domyśliłem się. Pokaż.
O, teraz! Myślałem, że chociaż jakieś lepsze przedmioty da. Zobaczmy, czy naprawili te w końcu ślepe zaułki. Ja pierdziele, pokaż jak ta struktura wygląda z tej perspektywy. Kurde, no jest bardziej powszechna, rozległa, moi drodzy. No to Mojang w dobrym kierunku poszło. O! 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 Takie ołtarzyki, nie? To są chyba jakby. A to co to, to co to, to? Po co to? A co to? Chcę zobaczyć tutaj to wszystko, jak to się prezentuje. Taka mortka nam powstaje, ale żeby glazurowana terakota tutaj była? Elegancko. Pyk. Lecimy do kolejnego. No, są zdecydowanie bardziej rozległe. O kurde. Biedny ja. Biedny ja. O kurde, i weź to wszystko teraz omów w przeglądzie. To się zmieniło lekko. I chyba fakt, muszę powiedzieć, że na pierwszy rzut oka wydają się mniej schematyczne. I to się... Kurde, tych bloków nie było. To jest część struktury, czy tu geoda się pojawia? Nie, geoda, dobra. Ale jojo. Ej, no muszę przyznać, faktycznie. I to z ręką na serduchu. Wydają się być zdecydowanie mniej przewidywalne. Dopracowali tę strukturę. Nowe strzały z efektami, pokaż. Być może dlatego zmieniali kolorystyki. O, faktycznie. O kurna. O, ja pierdzielę. Weź to wszystko teraz omów. Tak, to jest błąd struktury chyba, wiecie. Prawdopodobnie to miało być coś na takiej zasadzie. I nowe próby są. Wszystko będę musiał poczytać i się tego nauczyć, moi drodzy. Dobry snapshot. Dobry snapshot, trzeba przyznać. Zaraz wejdziemy sobie na świat taki inny. I sobie ich pogeneruję. Zaraz zobaczymy jeszcze jakieś inne rzeczy, bo tak szukać to mi się nie chce tego. Trzy różne trzy nowe efekty. I do tego jeszcze kilka enchantów, byku. O, to zmienili też. Nie wiem, czy mam wrażenie, że bardziej mi się podobały te poprzednie. No ale dobra, w sumie dobra. Może wyglądało lepiej, ale łatwiej teraz rozróżnić skarbce. Łatwiej rozróżnić skarbce względem tych innych dziadów. I do tej, i tak, chyba... Nie, czy naprawili? Pokaż, pokaż, pokaż. Tak, chyba udało im się ogarnąć zabudowywanie od góry też. Bo był z tym problem... A nie, jednak nie. Jednak wciąż są odkryte. I tu będziemy mogli sobie ładnie popatrzeć na tę strukturę. Właśnie z tej perspektywy. Nowe próby, jak masz bedomen. Aha. No to trochę dziwne. No nie, jeden skarb jest... Ale tu jest drugi. Jo! Fontanna! Fopotanna! Co to jest, panie? Morda Briza. Czekaj, nie widziałem jej w tym... No, może faktycznie? Może coś w tym być! Ej, pamiętasz jak mówiłem, że dadzą nowy wariant skarbca do zdobywania rdzenia? Ja pierdzielę! Echa. Czyli rdzenie tylko z tego mogą lecieć, tak? Mam nadzieję, że ten skarbiec, może to jest kontrowersyjne, nie zgodzicie się ze mną, ale mam nadzieję, że to będzie jako indywidualny blok do podniesienia. Pewnie nie. Co?! Co?! No, jest to logiczne, ale co?! To po co mi farma bedomen w takim razie? Nie no, przyda się, żeby wielokrotnie to powtarzać, ale... Nie wiem, muszę się z tym pogryźć troszeczkę. O, czyli nie będą arbitralnie tutaj cztery spawnery. Ty się pierw upewnij, że pillagerze nadają bedomen. No jeżeli nie, to byłaby kompletna lipa. Ale kurna. Ale by przez to pojawiło się ale to może być genialne. Ale gdyby teraz już pillagerzy nie dawali tego, nawet te z banerami, co w sumie było takie trochę głupie. Ale by totemy. O kurna. O ja pierdzielę.
ale by w ten sposób używanie totemów miało więcej, w sensie dalej ma sens, ale by się stał rzadsze, nie byłaby takiej inflacji. Już nie ma tyle skarbców. Ej! Złodzieje! 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 Czekaj, muszę to sprawdzić. Ale jaja! Kurde, trudny ten snapshot będzie. Nie lubię takich. Znaczy lubię, ale nie lubię. Lubię jako gracz, nie lubię jako youtuber. Złodzieje! Złodzieje! W sumie nawet nie musiałem, bo mógł sobie w ten sposób pospawnować i... O. Aha, efekt Clear T Jimmy, oczywiście, to ma sens. Złodzieje! 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 O kurna! Ale się... Ja pierdzielę, żeby zrobić głupi najazd, muszę odwiedzić komnaty próby. Złodzieje! Potka dropnęła z niego. Tak, nie widziałem, czekaj. Jeszcze raz. A faktycznie. Ale chyba zwykłe nie, tylko ten, tak jest. A, okej, to ma sens. Szkoda, że to się nie stakuje. Nie, stakuje się po 64 jeszcze. O kurde, ale farmy tego będą. Ej, to jeszcze lepsze, dobra. Czyli wciąż. Nie, ale będę mógł sobie to na zapas zbierać, moi drodzy, kurde. Czekajcie. Muszę zrobić kopię świata, czy mam? Czekaj, nie, usunąłem oczywiście. Ale to będzie dobre, bo będę mógł sobie stać w farmie totemów i po prostu pić butlę za butlem, czyli nie ograniczyli, jeszcze ułatwili to. Ja pierdzielę. No, węczanty są cudowne, aż się boję, to też zaraz je przetestujemy. No, czyli tak, Windburst. Breach, jak ktoś tam czyta, nie zwracajcie uwagi, że źle czytam. Trzy nowe enchanty. Gęstość, czyli density. Zwykłe zaklęcie dostępne w tabeli zaklęć i w zaczarowanych księgach. Okej, ma 5 poziomów, buzdygan zaczarowany gęstością zadaje więcej obrażeń na każdy upadły blok. Na każdy poziom gęstości. Aha! Czyli wychodzi na to, że buzdygan już nie zabije w ten sposób, czyli dotychczas, to nie jest zmieniona teksturka, to jest mój research pack. Czyli to wychodzi na to, że to będzie działało tak, jak do tej pory działa buzdygan, a on bez zaklęć nie zabije tego wardena na hita. Pyk. Z tego co wiem, to zabija na hita tylko z większej wysokości. No zobaczymy, przeciek nam się trafił. A nie, wciąż. Czekaj, coś źle rozumiem chyba działanie tego enchantu. Zadaje więcej obrażeń na każdy upadły blok, na każdy poziom gęstości. Obrażenia zadawane za każdy upadły blok, czyli spadnięty, zwiększają się o jeden na każdy poziom. Chyba, że zmniejsza... Może zmniejszamy ten, wysokość. Density zwiększa mnożnik. No właśnie! Czyli co? Enchant TGMI Density 5. To ja takiego... Wardena zabije, moi drodzy, z dużo mniejszej wysokości? To jest niemożliwe. A to byłoby OP. Kurna mać, nie wierzę! O ja pierdzielę! Ale to jest giga dobre. I nie nerfić, Mojang, nie nerfić. Nie nerfić. Breach, czy jak ktoś tam czyta, naruszenie. Buzdygan zaczerwany na wyłomem zmniejsza skuteczność pancerza celu. Skuteczność zbroi zmniejsza się o 15 na każdy poziom naruszenia. Czyli nawet takiego w maksymalnej zbroi, dzięki temu enchantowi dużo szybciej zabije. Czyli zwiększa penetrację zbroi, chyba. Okej, no i podmuch wiatru. Windburst. Buzdygan zaklęte wybuchem wiatru po trafieniu wroga wyemitują wybuch wiatru, wrzucając atakującego w górę, umożliwiając łączenie ataków rozwalających jeden po drugim. Każdy poziom odbija atakującego wyżej w powietrze. Ja pierdzielę. 3. Pokaż mnie to. Mnie też! O kurna! No. Czyżby Mojang faktycznie stworzyło z buzdyganu coś użytecznego? Co jest nowego? Stary. Jutro długi przegląd snapshota się szykuje. A pierdziele! Czekaj, na survivalu to weźmy. Ale nie działa ten... Nie działa redukcja obrażeń, co ma w sumie sens.
Tylko te zaklęcie czy coś jeszcze. Stary, zaklęcia to jest tylko deserek do głównego dania. Tego jest za dużo. Jeszcze, jako gracz się cieszę, jako youtuber płaczę. Ale cholernie podoba mi się ta tekstura, no. Ta trzygłowa. No wygląda rewelacyjnie ten klucz. Wygląda epicko. Kurde, mega mi się podoba. A te nowe strzały co robią? No właśnie, jeszcze to. Ja pierdzielę. Ja pierdzielę. Ja pierdzielę. A są tego, że tak powiem, potki? Chyba nie. Jest! Jest, właśnie nowe efekty jeszcze. Dobra. Są na czerwono, czyli negatywne. Co to? Co to? Ładna emocja. Ładna, super wygląda ta ikonka. A co to? Yo! A co to? A to co to? A to? Kurka! No! Okej, na pewno ma to związek z mobami w komnatach. Slimy, silverfishe, wiatr. Będę musiał się tego wszystkiego nauczyć. Kurde no. Te efekty działają jak się umrze. To później popatrzymy. King Bidog zasugerował, że to już były ostatnie nowości z 1.21 na Twitterze. Jeżeli tak, to trochę lipa, ale sprawdzę. Bo to nawet nie mamy jeszcze oficjalnego snapshota do 1.21. A faktycznie, The Grand Final. W artykule może coś będzie napisane. Z ostatnich dwóch tygodni zawierają wszystko. Czyli jednak. Elo, koniec. Czyli to jest wszystko, co Mojang planował dla tej aktualizacji. No to powiem szczerze, przy kamerze ciężko będzie mi podnieść na 6 na 10. Poszukam, moi drodzy, tych nowych skarbców. Chciałbym je trochę potwierać. Pyk, pyk, pyk. Weź te nowe efekty sobie, ustaw spawn point i kill. Aha, okej. Okay. Czyli ktoś pisał właśnie, że jak umrę. Jeszcze raz. Aha! Okej, okay, że po mojej śmierci się moby pojawiają. No dobra. Czyli ma to nam utrudnić zdobycie naszych przedmiotów z powrotem. Okej. Okay. Nowy Trial Spawner też jest, tak? Czekaj. Chyba, że on jest związany właśnie z tym efektem Bad Omen. Ale to sobie już potestuję. Jeżeli to jest to, to potestuję sobie to już później. Sporo jest tutaj mimo wszystko tych skarbców, widzę. A Wego poka chociaż. Z tym Bad Omen? No dobra. Niech będzie. Bad Omen 5. Coś się zaktualizowało, trzeba przyznać. I faktycznie, czerwone oczy są. Czerwone i tutaj... No kurde. Yo! I faktycznie mają te zbroje. Teraz mają te zbroje. Jeszcze wiecie, co czego mi brakuje? Tarczy. U niektórych z tych mobów, żeby one miały tarczę. Wtedy, bodaj Claving się nazywał ten enchant, na toporek byłby naprawdę giga przydatny. Zmienili odpalanie rajdów. Kurde, tego wszystkiego muszę się nauczyć. Są nadal aktywowane przez graczy wchodzącego do wioski ze efektem Bad Omen. Gdy gracz wejdzie do wioski, Bad Omen zmienia się w Omen rajdu, a kiedy on wygaśnie, przygotuj się, bo rozpocznie się najazd. Czyli niby inaczej, ale trochę podobnie. Na razie, trzymajcie się, cześć, papa, hej, hello!